witam Państwa w salonie autorów Instytutu Pamięci Narodowej, w której będziemy prezentować książki, które będą na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego. Wybrane książki, najczęściej nowości. I z taką to dzisiaj też nowością mamy do czynienia. Jest z nami pan profesor Wojciech Polak, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i autor, współautor książki wraz z panią Sylwią Gali Skarbińską. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Obóz internowania w Potulicach 1981-82. Potulica jako obóz, jako miejsce internowania ma dosyć swoją długą historię, ale przejdźmy do tej historii najnowszej. No, mija 40 lat już niedługo, zaraz w grudniu, od czasu wprowadzenia stanu wojennego, no i początku działalności owego obozu. Kto wytypował to miejsce odosobnienia? No ja myślę, czyim pomysłem było umieszczenie tego obozu akurat tutaj, to można się tylko domyślać, że to prawdopodobnie komendy wojewódzkie EMO w Toruniu i w Bydgoszczy wytypowały. No miejsce wydawało się dość naturalne, chociaż niefortunne. Profesor Tomaszewski z UMK, gdy wieźli go do obozu w Potulicach i gdy zorientował się, że jadą do Potulic, no to stwierdził, no tak, drugi raz w życiu znajdę się w Potulicach. Bo pierwszy raz był oczywiście za czasów okupacji niemieckiej w obozie przesiedleńczym. Potulice niestety mają bardzo złą tradycję. Postąpiono tam zresztą tak jak w bardzo wielu przypadkach w Polsce, po prostu przeniesiono więźniów kryminalnych do sąsiednich bloków, gdzie zacieśniono ich, zwiększając obsadę w celach i w ten sposób gospodarowano jeden blok więzienny, w którym urządzono obóz internowania. Oczywiście naczelnik więzienia został także naczelnikiem obozu internowania. No była to taka metoda też bardzo często stosowana. Panie profesorze, ja wiem, że to jest takie zawsze pytanie banalne, na które się zżymają autorzy, często słusznie, ale skąd pomysł na książkę? Dlaczego ta książka powstała? No, mówiąc szczerze, książka powstała trochę na zamówienie publiczne, bo to jeszcze ci dawni więźniowie, kombatanci z Torunia, z Bydgoszczy domagali się, żeby taka monografia powstała. No i to było realizowane potem przez pana dyrektora oddziału gdańskiego Mirosława Golona, który namówił mnie, panią profesor Sylwię Gali Skarbińską, żebyśmy właśnie się podjęli tego. Swoją drogą oczywiście powinny powstać monografie wszystkich obozów internowania, bo internowanie było takim zjawiskiem bardzo charakterystycznym dla stanu wojennego i bardzo się ta okoliczność wryła w pamięć właśnie tych wielu działaczy Solidarności, którzy pragnęliby upamiętnienia tego. W obozach internowania działy się bowiem różne rzeczy bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne dla tej epoki. Można powiedzieć, że taki obóz internowania, no niby zwykłe więzienie, no nie do końca zwykłe, prawda? Ci ludzie, to była właściwie elita społeczeństwa, zwłaszcza ta nastawiona antykomunistycznie, stawiająca opór władzom. Z drugiej strony ta elita od początku była nastawiona tak, że przebywamy w tym obozie internowania, ale będziemy walczyli o swoje prawa, prawda? Nie będziemy bierni. Tak to się działo w Potulicach. No, musimy pamiętać, że z jednej strony ta roszczeniowość,
internowanych, którzy wysuwali swoje żądania. Tam w Potulicach bardzo szybko wywalczyli na przykład msze święte, prawda, już pasterka została odprawiona 24 grudnia. Potem szereg innych rzeczy. Tutaj Antoni Stawikowski, szef regionu toruńskiego, który no, siłą rzeczy stał się takim przywódcą internowanych, no, odgrywał rolę też człowieka, który prowadził mediację z administracją więzienną. A z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że ta administracja więzienna też była, też działała w warunkach pewnego przymusu, ponieważ wiedzieli dobrze, że jeżeli doprowadzą do jakiejś konfrontacji, że na przykład internowani będą bez przerwy głodować, bez przerwy protestować, albo dojdzie do jakichś rozruchów, prawda, że on będzie musiał, ten naczelnik więzienia, użyć siły, wysłać jakieś tam zamowców, atandę tak zwaną, prawda, to też jemu samemu to nie wyjdzie na dobre, prawda, bo okaże się, że on nie umie zarządzać. Że on nie umie zarządzać. On zostanie wezwany do centralnego tam zarządu zakładów karnych i go tam opieprzą, a może zwolnią, a może usuną go ze stanowiska, a może kogoś innego na jego miejsce dadzą. Więc z kolei to tak się działo w wielu obozach internowania. Ten naczelnik, zdając sobie sprawę, że on się musi jakoś z tymi internowanymi dogadać, on z nimi rozmawiał, mimo że władz to nie zachwycało. I tak samo tu się odbywało, że no z tym Antonim Stawikowskim pewne ustalenia robili, że okej, wy nie będziecie codziennie protestować, a my tutaj będzie ksiądz Kutermak z Bydgoszczy przyjeżdżał na msze, spotkania z rodzinami, otwarte cele, zezwolenie na dobieranie się w celach na przykład, potem zajęcia samokształceniowe, kursy językowe, prawda, wykłady, wolna wszechnica. To z czasem to wszystko udawało się ustalić, żeby te warunki stawały się jakieś lepsze, jakieś godniejsze. No i tak się działo też w Potulicach. No to był przejaw pewnego realizmu też ze strony władz więziennych. Nim przejdziemy do tego, kto znalazł się w Potulicach, bo książka też zawiera taki wykaz, jeszcze sporządzony już przez świętej pamięci byłego też premiera Jana Olszewskiego. Panie profesorze, jak się trafiało na listę osób do internowania? Musimy pamiętać, że tych list to było sporo. Pierwsze listy internowanych to w 80 roku już zrobiono i to takie tam w skali kraju, to chyba z 15 tysięcy osób się tam znalazło. Ale potem już w miarę przygotowań do stanu wojennego były właściwie takie trzy listy. Była lista z 81 roku wiosenna, letnia i jesienna. I te listy już były bardzo drobiazgowe. Komendy wojewódzkie analizowały działalność Solidarności, także innych organizacji niezależnych, czy to KPN, czy NZS na przykład, i typowały, z tym, że to wytypowanie było już bardzo drobiazgowe. Robiono takie tabele. Osoba, adres zamieszkania, funkcja, kto dokona internowania, po nazwiskach funkcjonariusze i jakim samochodem. Już wtedy przewidywano, że będą to częściowo samochody prywatne funkcjonariuszy, bo tych służbowych nie starczy. I takie drobiazgowe listy trzykrotnie sporządzano, całe wielkie tabele w komendach wojewódzkich. Faktem jest, że bywało, że jedne osoby, które były na przykład wiosną, latem uznawano, że one już nie są takie aktywne i trzeba je skreślić, skreślano, ale wprowadzano nowe, prawda? Potem jeszcze weryfikacji dokonywano jesienią, znowu część osób usuwano, część osób dodawano, więc to było takie, można powiedzieć, dynamiczne aż do samego wprowadzenia stanu wojennego. Faktem jest, że potem były różne dogrywki.
Taka pierwsza dogrywka to już nastąpiła po świętach Bożego Narodzenia, kiedy nastąpiła fala internowań. Wytypowano znowu w komendach sporo osób, które w czasie świąt i po świętach zgarnięto. A potem już tak na bieżąco, z tym, że bywały fale znowu, na przykład po wydarzeniach 1-3 maja w całym kraju, gdy Solidarność zapowiedziała na 13 akcję protestacyjną maja, to znowu w całym kraju była fala internowań bardzo wzmożona. Chciano tymi internowaniami powstrzymać te protesty uliczne 13 maja. No dodajmy, że no w sumie no przez obozy internowania przewinęło się 10, blisko 11 tysięcy osób, ale jednorazowo nigdy nie było więcej niż 5 tysięcy internowanych, więc to tam jednych zwalniano, drugich zamykano. No bywały także tutaj w Potulicach przypadki osób, które trzykrotnie były internowane, prawda? Więc dwukrotnie zwalniali, ale potem znowu zamykali. Czasami też w innych obozach, bo to najczęściej stosowano taką regułę, że jak kogoś ponownie internowano, to już nie wracał do tego obozu, w którym był, po jakiejś tam przerwie na wolności, nazwijmy to w ten sposób, ale do innego obozu trafił. Panie profesorze, jakim ośrodkiem dla działalności Solidarności była Bydgoszcz i Toruń w okresie lat 80., no, na przełomie lat roku 80-81? Powiem tak, w okresie legalnej Solidarności, tych 16 miesięcy karnawału, no to były ważne regiony, aczkolwiek nie były może jakieś kluczowe, prawda? No, działy się tam rzeczy istotne. No, w Toruń miał wielkie zakłady pracy, jak Elany czy Towimor. Już to decydowało o randze regionu. Był też ośrodkiem intelektualnym ze względu na uniwersytet. Bydgoszcz, oprócz tego, że miała spore zakłady pracy także, to stała się siłą rzeczy także ośrodkiem rozwoju Solidarności Rolników Indywidualnych przez ten słynny strajk w budynku ZSL-u i potem przez wydarzenia bydgoskie, prawda, które kryzys bydgoski postawił całą Polskę na skraju strajku generalnego, a ten strajk marcowy, 4-godzinny z 27 marca, to był największy strajk w dziejach ludzkości, jak się dzisiaj szacuje, prawda, bo nigdy chyba nigdzie na świecie 15 milionów ludzi nie strajkowało, wprawdzie tylko 4 godziny, ale jednak. Więc Bydgoszcz z tego względu była, można powiedzieć, takim regionem niezwykłym. Trzeba dodać, że w stanie wojennym, chyba takim wzorcowym regionem, jeśli chodzi o pracę podziemną, stał się region toruński. I to trzeba podkreślić, że właściwie no, ten region był stawiany, zresztą nawet już w podziemiu, na wzór innych regionów. Mało gdzie tylu ludzi angażowało się w pracę podziemną. Mało gdzie wychodziło tyle gazetek podziemnych. Mało gdzie zorganizowano tak sprawnie działające radio Solidarność, Wszechnice, organizacje, Uniwersytet Robotniczy, rozmaite inne formy aktywności, no, wydawnictwa podziemne. Potem w mało którym regionie, przynajmniej z tych mniejszych jednak, powstało tyle rozmaitych organizacji wokół Solidarności. Doszło do rozwoju takiego pluralizmu. Wydawnictwo Kwadrat Podziemny, kierowane przez Stanisława Śmigla, które drukowało książki, zastosowało taką metodę, że każdemu, kto się do nas zgłasza, drukujemy pismo, o ile będzie je redagował, prawda? No więc nagle Stasiu Śmigiel ze swoją oficyną podziemną stał się wydawcą pism dla NZS-u, dla Ruchu Wolności Pokój, dla Duszpasterstwa, dla Solidarności Walczącej i dla kogo tylko mógł po prostu
każdy, kto potrzebował mocy przerobowej do pisma, miał przez Stasia Śmigla za darmo drukowane gazetki. Więc trzeba przyznać, że Toruń był takim ewenementem. Sama aktywność Solidarności Toruńskiej w tym okresie ścisłego stanu wojennego 82-83 spowodowała, że na przykład liczba internowanych była nieproporcjonalnie wielka do wielkości regionu w porównaniu do innych regionów w Polsce. Więc były to miejsca niezwykłe na mapie solidarnościowej Polski. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Wojciech Polak, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca akademicki, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i współautor wraz z panią profesor Sylwią Galii-Skarbińską książki Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Obóz internowania w Potulicach, lata 1981-82. Witam państwa w Salonie Autorów Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentujemy książki, które będą dostępne na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej. A jest ze mną pan doktor Paweł Miedziński. Dzień dobry, witam państwa. Przed nami gigantyczna książka. Centralna Agencja Fotograficzna. Każdy z państwa, kto jeszcze z państwa pamięta czasy minione, okres PRL-u, nie wiem, takie pisma jak Polityka, czy Ekspres Wieczorny, czy wiele innych, no często był taki znaczek copyright przy zdjęciach i adnotacja właśnie Centralna Agencja Fotograficzna. Panie doktorze, czym była Centralna Agencja Fotograficzna? Centralna Agencja Fotograficzna powstała po to, by dostarczać prasie, każdej prasie, czyli dziennikom i zarówno porannym, jak i popołudniowym, tygodnikom, miesięcznikom, fotografii. Była centralna i też nazwa wskazywała też na jej funkcję. Zamysłem twórców było to, żeby skonsolidować w jednym miejscu, w jednych rękach całokształt kwestii fotografii prasowej. Dzięki temu można było to ściślej nadzorować, efektywniej gospodarować. To się do końca nigdy nie udało, nigdy nie zniknęli. PRL kochał centralizm, to prawda. Tak, no to 51 rok, no to jest taki okres środkowego stalinizmu, czy już może nawet dobrze rozwiniętego, gdzie wiele instytucji centralizowano, łącząc istniejące różne byty, co pozwalało też wymienić kadry po raz kolejny, jeszcze bardziej zacieśnić nadzór. Pierwotne zamysły były bardzo szerokie. To planowano, że w ogóle jakby znikną fotoreporterzy lokalni, a całość fotografii będzie przechodziła przez Warszawę, co się nigdy nie udało ostatecznie, aczkolwiek w pewnych polach CAF posiadała do samego końca istnienia systemu monopol, na przykład na zdjęcia z zagranicy. Jakiekolwiek zdjęcie wykonane, nie wiem, na wschodzie, zachodzie, musiało przejść przez agencję, zanim został publikowany, nie wiem, w popołudniowej gazecie w Szczecinie na przykład. A kto tego pilnował? Czy tego pilnowała cenzura, czy byli ludzie wyznaczeni do tego, którzy pilnowali, żeby był dokonany właściwy dobór zdjęć? No to tutaj etapy kontroli nad tym, co czytelnik może zobaczyć w prasie, były wieloszczeblowe, od autocenzury samych fotoreporterów przez właściwy dobór tematów przez dziennikarzy w redakcjach różnych. Następnie odbywała się zewnętrzna cenzura w Głównym Urzędzie Kontroli Prac, Publikacji i Widowisk. I jeszcze, jak wiadomo, czuwał nad wszystkim cenzor w drukarni, który mógłby teoretycznie wstrzymać proces powstawania gazety, gdyby jeszcze tam się dopatrzył jakichś nieścisłości. I to był bardzo rozbudowany system, który zasadniczo generalnie sprawnie funkcjonował. Niemniej jednak zdarzało się, że nawet tam trafiały się pomyłki i nawet udało się dotrzeć do kilku takich sytuacji, gdzie
doszukiwano się właśnie w latach 50. sabotażu czy celowego działania poprzez zestawienie zdjęcia z niewłaściwym podpisem. Co prawda zupełnie na inny temat artykułu, nie dotyczącego w żaden sposób zdjęcia, ale sam fakt, że umieszczone było obok siebie, powodował negatywne skojarzenia i Urząd Bezpieczeństwa szukał sabotażu. Ostatecznie cenzora z urzędu zwolniono z pracy, chociaż planowano wytoczyć mu sprawę karną. Ale to były dość rzadkie wydarzenia. Generalnie te wieloszczeblowe system kontroli działał na tyle sprawnie, że wiedziano, co można fotografować, jak należy fotografować, co będzie opublikowane, a co nie będzie. Co też... A no właśnie, bo o to chciałem pana doktora zapytać. Czy to było tak, że rzeczywiście pokazywano przez te fotografie rzeczywistość, czy przede wszystkim to miała być kreacja, czyli typowa fotografia propagandowa? No, tutaj w swojej pracy staram się pokazać całą złożoność epoki zwanej PRL-em. Nigdy nie było tak samo. To był bardzo skomplikowany system, który zmieniał się w latach. Dwa sąsiadujące lata ze sobą mogą oznaczać diametralnie inne podejście do różnych spraw. Na przykład inaczej wyglądały zdjęcia, które wykonywali fotoreporterzy, które nawet trafiały później dalej do serwisu prasowego w 1981 roku, a zupełnie inaczej w 1982. Zupełnie inaczej wyglądały podejście samych fotografujących wówczas, kiedy poszerzyła się w Karnewale Solidarności pewien zakres, no można powiedzieć, krytycyzmu, a ponownie, jak przykręcono śrubę, błyskawicznie w stanie wojennym. To widać doskonale, jak się zmieniają zdjęcia, gdy się przegląda archiwum, bo to, co opublikowano w prasie, to oczywiście jest tylko niewielki wycinek tych milionów zdjęć, które zostały wykonane, ale nigdy nie zostały opublikowane. I ja tutaj starałem się dotrzeć przede wszystkim, przeglądać te nieprzebrane wręcz zasoby stykówek, odbitek pozytywowych w archiwum i wyszukiwać właśnie tych zdjęć, które otarły się o prasę, ale na przykład trafiły do tak zwanego archiwum B, czyli archiwum zamkniętego, archiwum drugiego, gdyż nie mogły zostać opublikowane w danym kontekście politycznym. A co o tym decydowało? No, decydowały różne czynniki. Albo kto? No, generalnie w redakcji decydowano. Były osoby odpowiedzialne. Był nawet przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego agencji. Człowiek oddelegowany z Głównego Urzędu Kontroli Prasy. Wieloletni cenzor po prostu został przeniesiony służbowo do agencji i on sprawował nadzór, taki powiedziałbym ogólny, merytoryczny, nad podległymi działami, więc nic nie trzeba było nawet już później formalnie oczekiwać tej zgody, chociaż on była, musiała nastąpić, ale wiedziano, że jeśli on już przepuścił, no to raczej generalnie będzie to opublikowane. No to są bardzo skomplikowane i nieoczywiste meandry, jak, dlaczego jedne zdjęcia trafiały, a inne nie. No, na przykład katastrofy. To nie jest tak, że wszystkie katastrofy trafiały do tego zamkniętego archiwum. Jedne zdjęcia z katastrof publikowano, inne nie. Każdy przypadek jest w zasadzie tutaj indywidualny. Bardzo różnie do tego podchodzono. Jeśli na przykład w katastrofie górniczej udało się uratować górników, no to oczywiście takie zdjęcia były zwalniane. Ale jeśli na przykład był wypadek w podziemnej kolejki w Warszawie i były ofiary śmiertelne, to takie zdjęcia nie miały najmniejszej szansy na publikację. Ale na przykład katastrofy lotnicze. Z jednych zdjęć publikowano, z innych nie. To są trudne do odtworzenia też mechanizmy. No, czasem łatwo to powiedzieć, dlaczego jakieś zdjęcie zostało skasowane. Jak na przykład Edward Gierek, który w czasie czynu partyjnego jest na jakiejś budowie i przerzuca ziemię łopatą. Ale tak niefortunnie, że w aksamitnych rękawiczkach to robi. No, to nie mogło się spodobać, że lider świata pracy co prawda pracuje, co prawda wykonuje fizyczną czynność, ale jednak te rękawiczki no, bardzo raziły i takie zdjęcia zostały wszystkie skasowane niejako, ale nie zostały zniszczone.
i dlatego możemy odtworzyć ten sposób myślenia. Oczywiście to, co jest naturalne i ma miejsce również dzisiaj, no pewnych rzeczy się, jakieś, nie wiem, minę jakąś nieudaną, jakieś, nie wiem, otwarte usta, czy no, no coś, no, ktoś mówi i się go sfotografuje w określony sposób, no to może to razić. No to powiedzmy, że to jest naturalne, że tego typu zdjęć inaczej niż złośliwie się nie wykorzystuje, chociaż dzisiaj oczywiście takie sytuacje mają miejsce, ale to zwykle oponenta się w ten sposób karykaturalnie, co uważam jest takim chwytem poniżej pasa, przedstawia. Ale no, publikowano różne zdjęcia. Na przykład dzisiaj bardzo rzadko widzimy z kolei na przykład uśmiechniętego Gomułkę, a starano się wybierać takie zdjęcia, na których Gomułka jest człowiekiem bardzo wesołym, żartobliwym. Dzisiejszy wizerunek Gomułki jakby zupełnie od tego odbiega. Tymczasem w tamtym czasie wybierano jest taki, powiedziałbym, zestaw specjalnych zdjęć zaakceptowanych Gomułki, gdzie prawie na każdym się śmieje. Coś zaskakującego dla nas. Panie doktorze, a kto mógł zostać fotografem w Centralnej Agencji Fotograficznej? To był bardzo ciekawy zawód. Zawód dobrze płatny, jak na tamte warunki. Dostali też do wykorzystania służbowy bardzo dobrej jakości sprzęt. Zasadniczo zachodni, czy japoński, czyli dalekowschodni, ale no, światowej klasy. Co już było bardzo prestiżowe. No i ten zawód pozwalał, tak jak i dzisiaj, być w ciekawych miejscach, uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach i być tam, gdzie zwykłemu śmiertelnikowi nie uda się wejść. No, trzeba pamiętać, że te polityczne akcenty fotografii to są oczywiście duża część, ale nie jedyna, ani też podstawowa może. Dla pewnych osób tak, no, byli przypisani, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że jest, nie wiem, fotograf prezydencki czy fotograf Kancelarii Rady Ministrów i on obsługuje konkretną osobę. No to tak, tacy też to byli, nazywali się garniturowcami i byli przypisani właśnie do KC czy do rządu. Ale znakomita większość fotografowała no w zasadzie wszystko, od życia codziennego przez sport, wielkie kulturę, budowy. Wielkie budowy. Każdy z tych ludzi miał swoją własną estetykę, swoje własne wyczucie wizualne, swoje własne podejście do fotografii. Wszyscy ją kochali, to bez dwóch zdań. Nie było łatwo się dostać. Niektórzy, widać, że byli tam, że tak powiem, skierowani dzięki znajomościom. To też się takie osoby trafiały. Jedni się odnaleźli w tym zawodzie, inni nie, co też widać po zdjęciach. Trafiali się też ludzie, którzy mieli dość krytyczne spojrzenie. I jak na przykład Mirosław Iring, powstaniec warszawski, bardzo zasłużona osoba, ma skwer zresztą w Warszawie. No, nie wszyscy wiedzą, że przez wiele lat był takim ćwierćetatowym fotoreporterem jako inwalida. I za dość uczynienie jakby, za represje stalinowskie, którym został poddany, Cyrankiewicz, którego znał z działalności politycznej, polecił umieścić go w CAF-ie. I on był bardzo krytyczny i on fotografował głównie biedę. Wiedział, że nigdy żadne jego zdjęcie nie trafi do prasy, ale nie mógł widocznie przejść obojętnie, a że miał bardzo wysoki zmysł estetyczny. Robił przepiękne zdjęcia przedstawiające żebraków, kaleków, jakichś ludzi chromych, biednych i tak dalej, i tak dalej. W ogóle taką Polskę, nawet nie Polskę B, tylko Polskę C. Bardzo często podróżował gdzieś na prowincję, jechał sfotografować na przykład jakieś otwarcie pomnika ku czci bitwy, nie wiem, oddziału Gwardii Ludowej. I robił tam 3-4 zdjęcia, a pozostałe 8 zdjęć z negatywu to są właśnie takie zdjęcia Polski bardzo, bardzo zacofanej. I te zdjęcia są. On wiedział, że nigdy nie trafią do gazety, a jednak je robił i dzięki temu teraz można to odnaleźć i spojrzeć na tą Polskę. Choć oczywiście znakomita większość tych zdjęć, które były wykonywane, no to są zdjęcia, które miały stawiać w dobrym świetle Polskę Ludową i jej sukcesy oczywiście, a nie porażki. Panie doktorze, co stało się z archiwum Centralnej Agencji Fotograficznej? Na szczęście, poza bardzo niewielkimi, nielicznymi wyjątkami, zostało zachowane. Niszczono niektóre negatywy, zwłaszcza w okresie stalinowskim. Po prostu je wycięto, albo na przykład wycięto postać żyletką z negatywu. I no dzisiaj nie jesteśmy w stanie odtworzyć, co było na tym zdjęciu. Ale już później te zdjęcia niepoprawne, niepolityczne, czy te zdjęte przez cenzurę, trafiały do kasy pancernej w CAF-ie i tam sobie leżały. Niektóre z nich nawet zostały paradoksalnie
wyjęte z tej szafy i opublikowane na wystawie, którą stworzono na 30-lecie agencji. Była bardzo obrazoburcza. Tam się pojawiły zdjęcia z 56 roku, z grudnia 70, które dziś wszyscy znamy z każdego podręcznika, z każdego opracowania. Niestety dla tej wystawy, a może i na szczęście dla jej kierownictwa, które się wówczas zdecydowało na to, wystawę otworzono 11 grudnia 81 roku, a 13 grudnia już ją zamknięto oczywiście, już nigdy do niej nie wrócono. Stan wojenny spowodował, że były inne kwestie, inne problemy, bo ona rażąca była, wyjątkowa. A później już do tej sprawy jakby nie wracano i te zdjęcia ponownie ujrzały światło dzienne już po 89 roku, a dziś są powszechnie znane. Także na szczęście negatywy są zachowane, są w bardzo dobrym stanie zakonserwowane i przechowywane w Narodowym Archiwum Cyfrowym. I co najważniejsze, w zasadzie każdy może do nich wejrzeć. Nie jest to jakieś archiwum trudno dostępne, wystarczy chcieć. Nim Państwo udadzą się do Narodowego Archiwum Cyfrowego, polecam Państwu książkę pana doktora Pawła Miedzińskiego. Proszę nie ulegać wrażeniu, że to jest tylko album z wybranymi zdjęciami. Tu jest bardzo dobre poprowadzenie czytelnika w ogóle przez i historię, i strukturę Centralnej Agencji Fotograficznej. No, benedyktyńska praca pana doktora. Dużo tekstu, komentarza zobrazowanego zdjęciami. Cała historia w zasadzie Polski Ludowej i PRL-u, bardziej tak by należało to ująć, fotografików Centralnej Agencji Fotograficznej. Polecam Państwu książkę. My jeszcze za czas jakiś w ramach innego cyklu spotkamy się z panem doktorem i porozmawiamy o roli zdjęcia w propagandzie. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam, żeby na targach książki historycznej książkę nabyć na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję i życzę miłej lektury.